No dobrze, więc jest to Kerpur Wrocław, 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 Borek, Wrocław, Borek, Krzyki, ok? Kerpur, Wrocław, Krzyki, Borek, ok? Dzięki. Dobrze, już jedziemy. Kerpur, Wrocław, ok? Czekam na zbieżność jak najlepszą, ok? Dobrze, więc dzisiaj mamy dzisiaj, ok? Więc dzisiaj mamy dzisiaj. Czyli tak, co jest tutaj? Podatek zapłacony. Tu jest po podatek, żeby nie było. Tu jest po podatek, gdyby co. Więc 6 rzeczy kupione. 6, tak. Nie, ile? Nie, a nie, to jest liczba porządkowa. Nie, to tak. Żarówki, dwie czekolady i ta przejściówka, tak? Więc mamy cztery rzeczy kupione. Cztery rzeczy tutaj pani. Niniejszym pozdrawiamy panią Renatę, która ogarnęła to w miarę sprawnie i te sprawy, ok? Więc wydaje pieniądze w sklepie francuskim, ok? Wydaje pieniądze w sklepie francuskim. Przejścióweczka jest. Chcecie tutaj kod paskowy 400082. A resztę sobie sami. SK Dowozca Duwi International SPZO. Aha, to jest język SK. A język czechosłowacki? Dowoznice. Aha, czyli tutaj jest dowozca, a po czesku to jest dowoznice, czy jakoś tak dobrze, więc nieważne co tam jest. Więc tutaj mamy tak ładnie, pięknie kupione żarówki. Wiadomo, elektryczność musi być. Wedel. Trzeba zobaczyć, kto jest właścicielem firmy Wedel. Wziąłem 80, bo nie było większych, ok? Gdyby były tam 85% i tak dalej, albo 90, to bym wziął te większe, ale ten dobrze. Czyli tu jest Lotte Wedel SPZO Zamojskiego Stolica. Dobrze, i tutaj jest warto porozmawiać. Więc tam są takie gwiazdki. Opłata według taryfy lokalnej. Only for Poland. Only, więc chciałem wejść na stronę wedel.pl albo czekolada.pl, więc chciałem wejść i się tam zapoznać. Dlaczego warto porozmawiać, ok? Więc tu mamy warto porozmawiać. To sobie tam później zobaczymy. Składniki ogarniemy i te sprawy, ok? Dobrze, więc tu mamy żarówki, mamy żarówki, mamy paczkę żarówek, gdyby co. I tutaj mamy przejściówkę z dużego gwintu na mały gwint E27 na te mniejsze żarówki, więc to są zakupy dzisiaj właśnie w Carrefourze Wrocław. Postaram się do 2 godzin. Jaką mamy godzinę? Czy to gdzieś będzie godzina, czy nie? Tak się patrzę. Raczej godziny nie ma, ale to nieistotne. Więc będę chciał jak najszybciej do 2 godzin od stanu faktycznego to po prostu ładnie opublikować, że wydaję pieniądze w sklepach francuskich na terenie Polski. Tutaj też chciałem przeczytać gazety, chciałem to zeskanować, aby dowiedzieć się więcej i chciałem się przygotować na wybory. Chciałem poczytać gazetę, polskie literki i te klimaty, ok? Chciałem polskie literki poczytać i powydawać pieniądze. Kupować różne rzeczy we francuskich, niemieckich sklepach, na krzykach
Wrocław Krzyki, ok? Borek, Powstańców Śląskich i nie tylko. Ja robię zakupy w całej Europie, nawet poza UE. Czy to jest w miarę jasne do ogarnięcia, czy nie? Dobrze, z góry dzięki, pozdrawiam wszystkich.